Anna Musioł, instruktor dziecięcego zespołu regionalnego Mała Brenna. Są obrzędowe pieśni, tak jak przy każdym pasterskim obrzędzie, z tym, że już przez to, że dzisiaj te redyki już są bardzo odtwarzane, już nie było ciągłości zachowane, więc trudno mówić o samym zwyczaju. Tak jak mówię, to już jest taki teraz folklor odtworzony. Jest to piękne, jest bardzo dobrze, że to jest kultywowane. Natomiast często na tych redykach, tak jak dzisiaj na przykład jest redyk dziecięcy dla dzieci, dzisiaj nie było nawet za bardzo mieszania owiec. Kozy były, karmiliśmy kozy. Ale chodzi o to, żeby uświadamiać bardziej niż trzymać się bardzo, bardzo rygorystycznie obrzędu. Czyli po prostu pokazywać, jak to kiedyś było, jak to kiedyś wyglądało, z czym się to wiązało. Dokładnie tak. Wojciech Grajewski, Towarzystwo Miesiąchów Brenny i Górek, że termin jest dość późny. Owce już wyszły na halę, już są pomieszane, bo po naszemu redyk to właśnie mieszani łowiec. No i faktycznie w Brenne już owce się pasą wysoko, wysoko w górach. Termin właśnie dawniej redyku zależał od tego, jaka była trawa. No w tym roku wcześniej wszystko się zazieleniło, także owieczki już dawno sobie na halach tutaj się pasą. A my właśnie jakby mamy okazję do tego, żeby spotkać się rodzice z dziećmi i przypomnieć troszkę stare nasze góralskie, bryńskie tradycje. Więc przewidziano właśnie występ zespołu Mała Brenna i pokaz robienia sera w kolibie na sałaszu. I są różne warsztaty takie z wełny czy ozdabiania zabawek ludowych dla dzieci. Więc jak gdyby ta impreza folklorystyczna, która domyślnie wyszła z pomysłu redyku, a jest skierowana właśnie do rodzin. No właśnie, jesteśmy w centrum Brennej. No gdzie jak nie tutaj dbać właśnie o ten folklor, tradycję. Mała Brenna a przygrywa, młodzi brynianie tańczą. Zainteresowanie jest, no warto, trzeba to kultywować. Chociaż nie ma fizycznie tych owiec, ale tradycja jest. Tak, akurat właśnie w Brennej te tradycje i pasterskie, i góralskie są bardzo silne. Tutaj de facto jesteśmy najstarszą wioską po stronie polskiej, która ma te właśnie tradycje góralskie. Ma te tradycje, wejdę w słowo, ale to chyba bardziej istebna Trójwieś je kultywuje. Właśnie, no, troszkę właśnie i tak, i nie, bo z jednej strony Trójwieś trochę jednak Brenną wyprzedziła, jeżeli chodzi o taką pamięć, jednak przywiązanie do tradycji, do stroju na przykład ludowego, czy nawet do gwary. Ale jak gdyby, jeżeli chodzi o same tradycje pasterskie, to one zaniknęły 100 lat temu w Istebnej zupełnie. Natomiast u nas nieprzerwanie od ponad 500 lat właśnie pasają się największe stada owiec i do dzisiaj tak jest właśnie. I 100 lat temu istebniocy chcieli mieć strój ludowy, ale nie mieli owiec, nie mieli wełny. Więc przyjeżdżali do Brennej, kupowali tutaj wełnę, dawali ją na foliusz właśnie, który istniał wówczas w Dolinie Jatnego i dopiero z takiego sukna wyrabiali swoje stroje ludowe. Jak gdyby Istebna nas przegoniła w tym zakresie, w tym sensie, że tam było więcej inteligencji, która zachęcała górali do tego, żeby nie porzucali dawnych tradycji. Jakby na tej podstawie, jak gdyby istebniacy dowartościowani przez księdza Grima i innych, jak gdyby faktycznie bardziej się troszkę przywiązali do tradycji, ale pod pewnymi względami właśnie możemy z nimi rywalizować. No a jak to jest dzisiaj z tymi owcami? Dawniej tych spółek sałaszniczych, sałaszów w Brennej było nawet ponad 12. Niektóre dzieliły się na dwa mniejsze. Na każdym takim sałaszu było około 200, nawet 300 owiec, kilkadziesiąt kóz i krów, co jest ewenementem właśnie, że na Podhalu tego nie ma. A u nas były krowy na sałaszu, więc byli łowczorze i krowiarki. W każdym razie dawniej te sałasze funkcjonowały, no ale już władze austriackie zaczęły z tym walczyć w XVIII-XIX wieku bardzo mocno, bo potrzebowały więcej ziemi pod las, który zapewniał im wielkie zyski. Więc jak gdyby robiono wszystko, żeby górali z gór wyrzucić poniekąd. I w Istebnej udało się w Wiśle, a tym bardziej nawet na Zaolziu, wokół Jabłonkowa, zniszczyć sałasznictwo. A w Brennej właśnie o dziwo ono przetrwało i w takiej ograniczonej formie funkcjonowało 100 lat temu i obecnie. To znaczy nie ma obecnie spółek sałaszniczych raczej, znaczy no nie ma de facto. W praktyce jest tak, że każdy gospodarz wypasa tylko swoje owce. Czyli jeden, dajmy na gazda, pan Kawik z Brennej Centrum ma 500, czyli nawet więcej owiec i on z tymi owcami faktycznie cały czas przez ten okres wiosny, lata, jesieni jest w górach, chodzi z hali na halę i te owce wypasa. Takich stad liczących właśnie 500, 300, 200 owiec jest, jeżeli się nie mylę, 3-4 takie stada są, bo łącznie z górkami to 4. Już nie ma spółek sałaszniczych, nie ma takich dawnych sałaszów, niemniej pasterstwo właśnie dalej jest.